Cześć, tu Kamil. Bardzo mi miło, że jesteście znowu na moim kanale. Oglądacie mój film. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak wygląda moja plantacja maliny jesiennej w drugiej połowie sierpnia. Jak widać, owoc jest piękny, ogromny. Cena jest bardzo niska w skupie. A najgorsze jest to, że mój skup skupuje maliny 3 razy w tygodniu. Prognozy, które były przed sezonem malinowym, że skupy są, że chłodnie są przepełnione, niestety się sprawdziły. Niektóre chłodnie niestety nie chcą nawet skupować malin, bo są przepełnione. Jak widać, owoc jest piękny w tym roku. Co z tego, jak większość tego owocu nie trafi do konsumenta, tylko trafi na ziemię, gdyż nie zostanie zerwany. Jak widać, piękny owoc, dorodny. Nie dość, że się tanio sprzedaje, to jeszcze na dodatek skupy nie, przetwórnie nie chcą od skupów skupować towaru. Jak widać, piękny owoc, malina piękna. Były warunki, żeby ta malina wzrosła w tym roku, gdyż było dużo deszczu, ale jak widać, malina jest na krzaku. Dzisiaj mamy niedzielę. Nie rwiemy malin. Dlatego pokazuję film. Ja jestem z województwa lubelskiego. Firma taka duża, która ma miejsce w Osmolicach, niestety nie skupuje malin. A jeśli inne przetwórnie, które co na Lubelszczyźnie skupują, napiszcie mi w komentarzu, bardzo proszę. Mamy połowę sierpnia. Malina powinna być zrywana dzień w dzień, pomijając niedzielę. A tu skupy nie chcą brać malin. Nie dość, że wszystko jest drogie. Maliny tanie w skupie, od 4,50 w dół cena, przynajmniej tam, gdzie my wozimy 3 razy w tygodniu niestety. Tak to właśnie człowieka wyprowadziły wojny, pandemia. Proszę zobaczyć, ile jest malin. I to jakiej maliny? To nie są jakieś psiórki małe, tylko bardzo duża malina. I to na samej górze. Pędy aż się uginają od tego owocu. Proszę zobaczyć. Piękny owoc. Co z tego, że ładnie w tym roku urósł, skoro zbytu nie ma. Jeszcze żeby ten owoc był malutki, to jeszcze by człowiekowi nie było żal, że on się zmarnuje, ale jak widać, ten owoc jest bardzo duży. Plantacja niemalże 10-letnia, ale proszę zobaczyć, jaki owoc jest na. I to owoc nie jest jakiś spleśniały, tylko owoc jest dorodny. Chociaż mam nadzieję, że te pszczoły, które tak pięknie zapylały te maliny, teraz sobie troszeczkę zrekompensują wszystko i będą te owoce podjadały sobie, bo im to na zdrowie tylko wyszło. Proszę zobaczyć to. Przeszliśmy dopiero troszkę.
Muszę zobaczyć ile owocu jest na. Myślę, że na tym kawałku 50 arów czy 60 jest około tony owocu na krzaków. Proszę zobaczyć zielone i jakie dorodne są owoce. No, owoce są jak 5 zł, nawet większe, no nie oszukujmy się. Każdy widzi. Jak widać, plantacja jest zadbana, wykoszone wszystko. Wszystko człowiek przygotował, żeby zbiór był jak najlepszy, a tutaj, jak widać, nie ma zbytu na malinę w tym roku. A czy za rok będzie, no to myślę, że nie wszyscy te plantacje utrzymają, gdyż nierentowne rzeczy to trzeba usuwać niestety, a nie trzymać w nieskończoność i mieć złudzenie, że ktoś to kiedyś będzie chciał kupować znowu. Także jeśli oglądasz mój widzu, mój film i masz dylemat, co kupować, polskie maliny czy banany, no to zdecydowanie kupuj maliny. Już są polskie, zdrowe i na pewno ekologiczne. Nie ma tam tyle chemii, co w bananach, pomarańczach, kiwi czy innych owocach. Jeśli dajemy w Polsce nawozy, to są one w pełni akceptowane przez Unię Europejską, a nie tak jak z Ukrainy, gdzie bez żadnych norm wszystko jest sypane i pod korzeń, i w dolistnych formach. Jeśli podobał Wam się mój dzisiejszy film, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie, oglądajcie moje poprzednie filmy. Teraz wybaczcie, ale jest sezon taki, jaki jest, taki letni, wakacyjny. Za bardzo nie ma czasu na nagrywanie filmów. A poza tym też się nie ma z czego cieszyć. Nie ma takiej ochoty na nagrywanie filmów, jak była w ostatnich latach, gdy cena była zachęcająca. Aż się człowiekowi chciało wyjść na plantację i popatrzeć, jak wyglądają te jego zbiory. A tu, jak widać, jest klęska, 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 jeszcze raz klęska. I urodzaju, i klęska, że nikt tego nie chce kupować. Moja plantacja nie jest założona po tych cenach, które były duże. My rwaliśmy, jak były na po 2,50 maliny, także cena, ale. Ale zbytu obecnie teraz nie ma. Proszę zobaczyć, tu są owoce dojrzałe, a tutaj dopiero będą we wrześniu owoce. Proszę zobaczyć tutaj. Tutaj owoc będzie dopiero za 2 tygodnie około. Także bardzo mi miło, że dotrwaliście ze mną do końca tego filmu. Wstawcie łapkę w górę, komentujcie, wspierajcie mój kanał. Jak możecie, czyli subskrybujcie, oglądajcie moje wszystkie filmy poprzednie, postawiajcie łapkę w górę na każdym filmie, komentujcie, wtedy mój kanał będzie zdobywał coraz większą popularność oraz coraz większą ilość widzów. Także do następnego, mam nadzieję, że za tydzień znowu mi się uda nagrać coś
sensownego i będą lepsze wieści. Miejmy nadzieję, że będą skupy brały dzień w dzień, to tej maliny nie będzie się psuło i będzie znikała z krzaków, jak było to co roku. Proszę zobaczyć, moja plantacja, jak widać, jak na koniec sierpnia, no to liść jest piękny pod spodem. Jest wszystko dożywione, dopryskane opryskami naturalnymi. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie plantacji, śmiało pytajcie. Nawet możecie na Messengerze również pisać, ja też odpowiem. A piszecie, odpowiadam. Macie różne pytania, więc co wiem, to odpiszę oraz powiem. Także trzymajcie się gorąco, miłej niedzieli, miłego długiego weekendu. Także do zobaczenia na moim kanale. Trzymajcie się gorąco, cześć!